wyglądasz promiennie, pięknie. I tutaj też pojawia się moje pytanie, jak tak naprawdę radzisz sobie z takim bardzo aktywnym trybem życia, do tego dochodzą, tak jak powiedziałaś, chodzisz też na treningi, aktywne życie zawodowe, tutaj rodzina na maksa. Nie radziłabym sobie, gdybym nie miała bardzo zaangażowanych babć i niani, wspaniałej, kochanej niani. Myślę, że obydwoje byśmy sobie nie radzili, a mamy pełne wsparcie i za to jesteśmy im bardzo wdzięczni, bo i babcie, a jak jeszcze, no, i dziadkowie też. Mamy jeden dziadek, który jest w ogóle, jak tylko przyjeżdża do Polski, to jest całym sobą, jest tutaj. Tata Andrzeja jest z Nadzią, także no my jesteśmy w super takim uprzywilejowanym miejscu, bo mamy po prostu super pomoc i możemy się też realizować czy zawodowo, czy właśnie znaleźć czas na siłownię w moim wypadku. Czyli przede wszystkim wsparcie rodziny. Tak, i niani, ale niania jest jak rodzina dla nas, także... Zbliżają się też święta wielkanocne. Jak to wygląda u Ciebie? Normalne śniadanie. Jakby my nie obchodzimy świąt Wielkiej Nocy. Po prostu spotykamy się na śniadanie ze względu na to, że mamy osoby, które są wierzące i jakby jest to ukłon w ich kierunku. I tyle. Przede wszystkim spędzenie czasu z rodziną. Z rodziną oczywiście. Super, dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.